W galerii można zobaczyć 40 zdjęć. Każdy z nich to portret innej kobiety. Obok modelek artystka uwieczniła także swoją rodzinę oraz klientki studia. W tym przypadku naprawdę możemy oglądać, szczególnie osoby, które ten temat lubią, nawet ci, którzy chcą się nauczyć, mają tutaj możliwość takiej właśnie nauki poprzez oglądanie dobrze zrobionego portretu. W swoich pracach artystka skupia się na kobiecości. Podczas współpracy z pozującymi pozwala im na parę chwil zapomnieć o roli matki, żony czy przyjaciółki i skupić się na sobie. Bardzo ważnym jest momentem, żeby mieć możliwość patrzeć czasem na siebie ze strony, czasem oczami innej osoby. I moim zdaniem takim spojrzeniem jest portret. Dziś wieczorem podczas wernisażu po raz pierwszy fotografie mogli oglądać łodzianie. W zasadzie nie mamy tutaj obfitej scenografii, mamy w większości czarno-białe zdjęcia, ale one tą swoją naturalnością i subtelnością urzekają. To, co mi się najbardziej chyba w nich podoba, to to, że niezależnie czy pracuję z profesjonalną modelką, czy z normalną kobietą, która z modelingiem nie ma nic wspólnego, potrafi uchwycić i wydobyć piękno. Zdjęcia można oglądać w galerii fotografii tylko przez 2 tygodnie.